Witam was serdecznie! My jeszcze ze Spider-Manem nie zakończyliśmy. Bo my dokładnie jeszcze zagramy 3 DLC. Więc krótko mówiąc, zaczynamy. I jest git. I zaczynamy pierwszy DLC. The Heist. Mary Jane Watson, zastępczyni redaktora. Początek notatek. Moje źródła mówią, że Magia szykuje się do powrotu. Dawne rodziny przestępcze zostały prawie wyeliminowane, ale teraz zajmują miejsce Fiska. Starzy Donowie niby zgodnie przez lata współpracowali, ale że zrobiło się miejsce na górze, zapowiada się walka o władzę. To tylko kwestia czasu, kiedy jedna z rodzin spróbuje podkopać pozostałe. Lepiej wrócę do moich źródeł w policji. Przy odrobinie szczęścia uda się zdusić ten powrót przestępczości w zarodku. Hej, Pete. Pracuję nad sprawą, która może cię zainteresować. Wpadką Oskorpu? To coś nowego. Chodzi o gangi Magi. O mafię? Myślałem, że wymarli razem ze Swingiem. 2 razy. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów Cosa Nostra wraca do gry. Uwielbiam, jak jesteś niegrzeczna. Spokojnie, Grysie. Wiesz, że federalni zrobili ostatnio nalot na Magię? Jasne. Jeden z Donów miał jakieś zagubione arcydzieło, obraz Maria. A teraz trzymają go w muzeum na Manhattanie w Moka. No i? I moje źródło twierdzi, że jedna z rodzin planuje go ukraść. Dziś w nocy. To wygląda na coś więcej niż fascynację sztuką. Skoczę do muzeum. Do muzeum! Oh yeah! Więcej Spidermana! Nie tak, tak. I naprzód. Oh yeah. MJ, wygląda na to, że twoje źródło miało rację. Mała armia zbirów próbuje się włamać. Nie rozłączaj się, spróbuję się temu przyjrzeć. Tylko uważaj. Jeśli to Magia, to nie będą odpuszczać. Dalej, ruchy! Szef chce ten obraz. Już powinno nas tu nie być. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. Jezu, niektórzy zrobią wszystko, żeby nie płacić pełnej ceny za wstęp. Dobry tekst. Szef kazał zapisać, że będą sprawiać jakieś kłopoty. Nie patyczkuje się, co? Ci goście muszą się nauczyć doceniać sztukę w godzinach pracy. Hej, pora na drzemkę. Spider-Man tu był. Był, ale już go nie ma. Co jest? Nasz dostaw! Dawać mi go tutaj. Kolejny złapany. Mają szczelną ochronę. Zgarnęliśmy już pozostałe rzeczy, które należały do Dona. Może o tej jednej zapomnimy. Jeszcze tylko was, tak?
I nara. O. I nara. Znam część z tych gości. To Federico Frezelli i Sal Patrillo. Należą do rodziny Hammerheada, prawda? Do czego byłaby mu potrzebna Maria? To do niego nie pasuje. Rozejrzę się. Sprawdź, czy nikt nie dostał się jakoś inaczej. Odezwę się, jak coś znajdę. Główne drzwi nietknięte. Lepiej sprawdzę inne wejścia. Inne wejścia? Ej, a co to? Mamy. MJ, ktoś zrobił dziurę w świetliku. Zaraz to sprawdzę. Czyli kiedy ludzie Hammerheada próbowali włamać się od frontu, ktoś inny wślizgnął się przez dach? Na to wygląda. Nikogo tu nie ma. Pusto. Czy w nocy nie powinni tu stać strażnicy? Zajrzyj może do budki ochrony przy wejściu. Powinny być tam kamery. Musiały zarejestrować włamywaczy. No to sprawdzimy. Budka ochrony jest zamknięta. Potrzebuję odcisku dłoni. W środku wywęszymy, co się stało ze strażnikami. Damy radę otworzyć ten zamek? Nie bez dłoni strażnika. Właściwie to odcisk dłoni. Jeśli nie znajdziesz strażników, to może udać się pobrać odciski z rzeczy, których dotykali. A, tak. Dobry pomysł. Chętnie tutaj podaję coś mamy? Pomocną dłoń. Może tu jest jakiś odcisk? Mam odcisk dłoni. W sumie to część. Chyba potrzebuję więcej. Dziwne, ochroniarze się rozpłynęli. Okej. Tam jest jakaś kawa chyba jeszcze? Gdzie znajdę więcej części odcisku? Kubek na kawę. Wciąż ciepły. I jeszcze jedna. Super. Ochroniarze nie zostawiają tak swoich rzeczy. Chyba, że ktoś ich do tego zmusi. Jeszcze tam na górze. Tu. Wiem, że tu jest odcisk. Pytanie tylko gdzie? To może zadziałać. A 12 od góry to karaoke, a nie kumkwat. Dobra, to powinno wystarczyć, żeby odtworzyć odcisk. Powinienem móc przekonfigurować skaner, żeby współpracował. Jeśli obejdę czujnik optyczny, będę mógł przesłać dane. Na pewno tak. Tak. I tak. I teraz tylko... Plus dwa. Plus trzy. Mamy. Dobra, mam. Przesyłam odciski dłoni. Okay. Weszliśmy. Świetnie. Co widzisz? Żyją. Wygląda na to, że zostali uśpieni. Żadnych śladów walki. To na pewno nic w stylu Hammerheada. Skoro nie jego, to kogo? Jest zapis z kamery? Niech no sprawdzę. Ktoś wyłączył kamerę 5. To podejrzane. Poczekaj, włączę ją, żebyśmy sprawdzili, co miała przegapić.
jest skierowana na jeden z obrazów na wystawie. To musi być Maria. I nikt jej jeszcze nie ukradł. Muszę się jej przyjrzeć i sprawdzić, czemu ich tak do niej ciągnie. No dobrze. Maria to znakomity przykład współczesnego impresjonizmu sielankowego. Historia jej kradzieży i odzyskiwań jest niemalże tak intrygująca, jak sam obraz. Dla mnie wygląda całkiem zwyczajnie. Wygląda. W muzeum znajduje się wiele cenniejszych rzeczy. Więc dlaczego Magia oszalała na punkcie tego obrazu? Czekaj, MJ. Ktoś tu idzie. Uważajcie! Spider-Man może wciąż tu być. Ach, cholera. Mają tu szkło pancerne. Hej, niech Frank sprowadzi artylerię. Artylerię? Wow. Dobra. MJ, goście Hammerheada wezwali posiłki, ale jeszcze mnie nie widzieli. Dobrze, dopilnuj, żeby tak zostało. Bądźcie czujni. Zajmij się własną robotą, niech inni martwią się swoją. Co to było? Tego się nie spodziewałeś. Okej. Nie podoba mi się to. Zaraz zjawią się gliny. Grube. Znalazłem sieci. Będzie się działo. Niech mnie ktoś skłania. Myślisz, że... powiedział, że możemy coś zabrać po przechwyceniu Marii. Nie wcześniej. Nie pytaj, czemu to nowe. Dobrze, zaczynamy. Zaraz będą gliny. Chrzanicz to. Zgarniamy cokolwiek i spadamy. Świetnie, teraz kradną inne eksponaty. Muszę ich zatrzymać, nim uciekną. Wyjść mogą tylko jedną drogą. Tą, którą się tu dostać. Trzeba było kupić pamiątkę. Będzie bolało. Nie dajcie się trafić. Nie będzie bolało. Nie. Jak on to robi? No. Ciebie, tak. Możesz też nagrodę pocieszenia. Wyślę ci do pierdla plakat tego eksponatu. Widzieliście to? I... Pośmiechnij się, może w kiciu będą lekcje sztuki. Nie, nie rozwalić go. To nieładnie. Niewinnego Spidermana. Odwróćcie jego uwagę! Już prawie wyszedł! Mam go. Na grzebę! Za wolno. Za wolno. I mamy ciebie też. O
jest ze mną! Pete, jesteś tam? W porządku? Tak, chyba wszyscy leżą. Tylko zrobił się artystyczny bałagan. A co z Marią? Może tylko chcieli odwrócić uwagę? Też o tym pomyślałem. Ale zaraz jest. Tam wrócę. Miejmy nadzieję, że szkło wytrzymało. Osłona jest nienaruszona. I pancerna. Trudno będzie się teraz zbliżyć do Marii. Czyli zadanie wykonane. Mam nadzieję. Siemanko. Słuchaj, oddzwonię do ciebie za chwilkę. Dlaczego? Co się dzieje? Dobrze wyglądasz. Ćwiczyłeś? Nie. Znaczy, no wiesz, trochę. To bujasz się teraz sam? Czy wróciłeś do ex? Zadajesz dużo pytań. Jestem ciekawa. Jak każdy kot, co? Lepiej mi powiedz, dlaczego tu jesteś. Czekałam na odpowiedni moment. Popatrz tam. O kurde. Rakiety? Kto wpada do muzeum z rakietami? Nigdy nie poznałeś Hammerheada? Jeszcze kilka razy i po nich! Kryć się! Zaraz przejdziemy głupia! To bolało. I ciebie też. To jeszcze nie koniec, przystojniaku. Cholera, uwaga! Nara. Nara. I ciebie też mam. Szef przysyła pozdrowienia. To trzeba fajną odpowiedź mu też odesłać. No i git. Fajne masz sztuczki. W przeciwieństwie do ciebie. Przestaniesz kraść dzieła sztuki? Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. O! Co ty wyprawiasz? Zaraz będzie draka. Tylko nie to. Uratowani jeszcze. Co to? Gdzie się podziała? Peter, wszystko w porządku? Sorry, MJ, ja odświeżałem starą znajomość. Z kim? Z kłopotami. Z kłopotami. Nowy kostium! Czyli to była Black Cat i to ona dostała się przez dach. Pracowała z ludźmi Hammerhead. Jaki kostium? Ciebie!
No później ciebie też wykupimy i damy. Zbyt drogi, zbyt drogie. W następnym odcinku. Pewnie obserwowała mnie przez cały czas, kiedy tu byłem. Tylko powiedz mi, że nie uciekła z Marią. Nie uciekła. Dobrze. Rozwaliła obraz i ukradła dysk, który był ukryty w ramie. Co? Sorry. Jak myślisz, co było na dysku? Dobre pytanie. Spróbuję się wywiedzieć. A ja chyba zacznę tropić kocie odciski. Do wszystkich odebraliśmy zgłoszenie o eksplozji w okolicy... O eksplozji? Tim Square i Bryant. Eksplozji? Muszę to sprawdzić. Granie z ogniem. Możliwe. Może być ich więcej. Lepiej wezwijmy saperów. Bomby pod spodem? Czas się pomniejszyć. Jest Spider-Bocik! Dobra, mały. Znajdźmy te ładunki. Rozbrojona. Muszę znaleźć pozostałe. Pozostałe? Dobra, jeszcze tylko kilka. Słyszę, widzę. Zrobione. Jeszcze tylko jedna. Jeszcze jedna? Okej. Też się słyszy już. Tu. To już wszystkie. Hammerhead wziął się do roboty. Lepiej sprawdzę, czy w mieście nie ma ich więcej. Odblokowane nowe przestępstwa. Halo? Spider-Man? Tu detektyw Maki. Dostałem twój... Detektyw Maki. Śmigamy tam. Spider-Man, tutaj. Halo? Spider-Man? Tu... Detektyw Maki, jak mniemam. Dzięki za przybycie. Chciałbym z tobą porozmawiać o Black Cat. Odmawiam zeznań. Nie chodzi mi o tę nową kotkę. 20 lat temu pracowałem nad sprawą. Black Cat to podróbka? No proszę. Co się stało z pierwowzorem? Zmarł w więzieniu, ale nigdy nie znaleźliśmy obrazów, które ukradł. Wpadłem na trop, ale policja nie chce marnować zasobów na sprawę sprzed lat. Marnowanie zasobów to moja specjalność. Świetnie. Udaj się pod ten adres. Resztę powiem ci po drodze. Okej, zaginiony łupy. Dziękuję za pomoc. Wkrótce przejdę na emeryturę, a to moja największa, niedomknięta sprawa. Przejrzałem akta i postanowiłem dać sobie ostatnią szansę. Stary kot lubił kraść sztukę, ale zanim go złapali, obrabował fabrykę wykrywaczy dymu. Wykrywaczy dymu? Dziwne. Nie do końca. Wykradł z nich izotop Ameryku 241. Sądziliśmy, że miał kupca zainteresowanego promieniotwórczymi izotopami, ale ostatnio oglądałem film, który dał mi do myślenia. Co jeśli oznaczył nimi skradzione obrazy, aby móc je znaleźć, gdy już wyjdzie z więzienia? Co to był za film? Albo nie mów, bez spoilerów. No i pomyślałem, że gdybyśmy namierzyli izotop, znaleźlibyśmy skradzione obrazy. Mam w kostiumie miernik scentylacyjny, powinien dać radę. Zadzwonię, jeśli coś znajdę. Dzięki. Spider-Manie, jeśli domknę tę sprawę, spokojnie odejdę na emeryturę. Luzik!
I śmigamy do góry. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Sygnał pochodzi z tej skrzynki zasilania. Nie wykrywam prądu. Może to atrapa? A co? O! Tuba rysunkowa. Detektywie, znalazłem skradziony obraz. Był w atrapie skrzynki zasilającej. Tak, wiedziałem. Zostaw go. Wyślę kogoś, żeby go zabrał. Tymczasem wyślę ci inne lokalizacje, często odwiedzane przez Hardiego. Brzmi dobrze. Czekaj, Hardiego? Tak, pierwszym Black Catem był Walter Hardy. Poszukam jego akt i opowiem ci więcej następnym razem. Okej. Walter Hardy, pierwszy Black Cat. Felicia Hardy, Black Cat, którą znam. Wygląda na rodzinny interes. No i mamy zrobione. Mamy jeszcze też czasu, więc możemy jakieś obrazy sobie poszukać. Peter, skaner policyjny zarejestrował strzelaninę przy Hudson i North Moor. Czy ten region kontroluje Marzia? Tak. Nie wiem, co ukradła Black Cat, ale mogła wywołać wojnę gangów. No cóż, wkrótce się dowiem. Wiesz coś więcej o napadzie na muzeum? Tyle znalazłam. Nikt nie wie, co było na dysku z Marii. Ponoć Hammerhead go teraz ma, a rodziny Maggi są z tego powodu wkurzone. To pewnie coś naprawdę cennego, skoro znany złodziej dzieł sztuki olał sztukę. Ciekawe. Więcej sztuki. Gość nie próżnował. Detektywie, mam kolejny skradziony obraz. Mhm. Dobra robota. Zanim skończymy, może domkniemy więcej spraw. A tak w ogóle to jak Hardy zmarł? Próbując zwiać z Rikers. Utonął, usiłując dopłynąć do brzegu. Teraz możemy zwrócić, co ukradł. I kto wie, może dzięki temu złapiemy też tę nową Black Cat. No tak, to w końcu mój cel. Muszę lecieć, pa. Hej, sorry, że tak przerwałem. O czym mówiliśmy? Tyle znalazłam. Nikt nie wie, co było na dysku z Marii. Ponoć Hammerhead go teraz ma, a rodziny Maggi są z tego powodu wkurzone. To pewnie coś naprawdę cennego, skoro znany złodziej dzieł sztuki olał sztukę. Ciekawe, dlaczego Black Cat pracuje dla Hammerheada. Zwykle działa sama. Kto wie, już dawno przestałem próbować zrozumieć Felicię. Felicię? Co? Czyli teraz jesteście na ty. To znaczy, no wiesz, może? Dobra, informujmy się o wszystkim, okej? Zazdrość? Już się odblokowało? Dalej nie. Zajmę się tym, dzięki. Dodatkowi funkcjonariusze na Times Square. Odbiór. Okej. Dzieła sztuki tutaj są i mamy jeszcze przestępstwo. Ludzie Hammerheada trzymają kogoś w bagażniku. Zabawy w bagażniku? To niebezpieczne! Panie! Widzisz? Popatrz, jaki synchro. Dobrze, że udało ci się wydostać. Trzymaj się. Bliźniaki. Policja się zbliża, więc ja się oddalam. Dobra. Mamy jeszcze ciebie. Nara. Chyba w DLC w ogóle nie było Milesa. Nie przypominam sobie. Ale tam był jakiś mały trening?
Myślę, że jedna ze skrytek Hardiego jest blisko. Do wszystkich! Możliwy zamach bombowy na świadka w sprawie Magii. Miejsce zdarzenia to okolica Devil's Shelf. Łup musi gdzieś tu być. Ach. Mamy. Sztuka kradzionej sztuki. Okej. Okay. Hej, detektywie, mam dla ciebie kolejny obraz do odebrania. Dzięki, Spider-Manie. Zaraz kogoś po niego wyślę. Tak się zastanawiam, czy Hardy miał rodzinę? Tak, córkę Felicję. Kto by pomyślał? Wiem, co ci chodzi po głowie. Pewnie poszła w jego ślady. Ale nie, sprawdziłem ją. Jest czysta. Po prostu jej jeszcze nie złapali. Policji udało się dorwać jej kostium i sprzęt, ale ona sama uciekła. Sam nie wiem, to się nie klei. Kiedy przesłuchiwałem Hardiego, zdawało się, że naprawdę ją kocha. Raczej nie chciał jej wplątać w swoje zbrodnie. Naprawdę? Dobrze wiedzieć. Rozejrzę się za pozostałymi skradzionymi obrazami. Wygląda na to, że tatko nie chciał, żeby córka poszła w jego ślady. Już, pogadali o każdym obrazie. A tam jest jeszcze przestępstwo. Dobra. Na tym ja zakończę ten odcinek, pierwszy z DLC, a w następnym śmigam oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.